Oszukaliśmy całe drop S&P i zabiliśmy aż 10 osób. Żeby tego dokonać, zużyliśmy ponad 20 tysięcy TNT. Widzowie, mam dla was challenge. Pod ostatnim filmem zostawiliście 1300 subów i 4050 lajków. Jeżeli pod tym filmem zostawicie więcej subów i łapek, to buduję ogromnego lava castle na spawnie dropa. Wszystko w waszych rękach. Na dropie regularnie zaglądam do mojej farmy zwierząt. Tak też i stało się owego dnia, kiedy spostrzegłem, że ktoś mi ją zniszczył. Wszystkie zwierzęta zniknęły, a skrzynie nie zostały splądrowane. Nie mam pewności, kto to zrobił, lecz mogę się domyślać. Wchodzimy? Tak, wchodzimy. Tylko pójdź się może raz w klatki, co? Zabijamy to? Dobra, ja zabijam twój obiad. Czy może to przyjdzie? Czy to powiedział, że to przyjdzie, nie? Szybko, szybko! Nie było sensu reanimować tej farmy, gdyż wiedziały o niej moi wrogowie, więc oddaliłem się na odległe koordynaty i zrobiłem nową. Tak wygląda wejście do mojej nowej farmy. Tutaj się spada. No i proszę, mam tutaj wszystkie rodzaje zwierząt. Mamy kurki, mamy krowy, mamy jakieś rzeczy. Owce, tam są świnie. Oraz oczywiście farma, żeby móc te wszystkie zwierzęta rozmnażać. Mam marchewki, zgorzę wszystko. No i oczywiście mojego pieska. To jest chyba ostatni piesek, który mi został. Mam nadzieję, że nikt go nie zajdzie i nie zabije. Jakiś czas później zająłem się robieniem potek na przyszłość, lecz wtedy stało się to. Jestem sobie na dropie. Właściwie w dropie. I nagle widzę na czacie, jak mój pies zostaje zabity przez Zuficza. Co ludziom nie pasuje w moich pieskach? Niedługo po tym przyleciał do mnie Felipeza. Chciał, żebym mu towarzyszył w wyjaśnianiu porachunków z Assassinkiem, który odwalił krzywą akcję z jajem smoka. Przyszedłeś do śmiesznego. Kazałeś śmiesznemu zdobyć ode mnie jajo. Nie. Kazałeś śmiesznemu zabrać mi jajo. Zamiast jako sojusznik, brat krwi, pakt krwi, pamiętasz? Pogadać ze mną, czy mogę ci dać jajo? Przyszedłeś do śmiesznego, żeby on ode mnie wziął jajo, stary. Nie. Śmieszny do mnie przyszedł. To czemu kazać mu jajo brać? Ej, stary. Twoi podopieczni biją mojego gościa. Chyba ci wam się odkleja lecz. Ale nie, stary, nie, to. To raczej on bije moich podopiecznych, wiesz? Chcesz zobaczyć to jajo? No ja je mam. Zobacz. Ma być mojego punku, stary. Ty ale wiesz? Dlaczego? Skoro śmieszny jest podpisane. Dragon Egg! No to jesteś dragon? Ty, spokój się może, co? To mi przestań go bić. Co ty powiedziałeś? On od nich ucieka, stary, bo oni go biją. Byłem tam po to, by mieć oko na ekipę Assassinka, lecz Domski z Safarsem nie dawali mi spokoju. Stary, zdajesz sobie sprawę, że to, co tutaj widzisz, jest przez ciebie. I zrobiłem pięknego lava casta. Oni zrobili krater jakiś, stary. Stary, to był zamach na mnie. Wiesz dlaczego? Stary, ja w tym lava caście zostałem zamknięty. Nie mam tych oczach, Domski uderzył w drugiego, stary. To nie jest prawda, to nie jest prawda. Twoi teammate'ci rozwalili moje największe osiągnięcie na dropie, człowieku. Zgadzam się, to było największe, stary. Największe gówno, jakie mogłeś zrobić. Czy ty słyszałeś, co on powiedział do mnie? Właśnie już miałem się kłócić. A ty go chciałem powiedzieć. Ja jestem pokojowo nastawiony. Tutaj dwóch panów próbuje mnie bić w tym momencie. Panuje na mnie jakiś spisek, we dwójkę próbują. Ale farmazonisz, naprawdę. Tawars. Stary, ja już mogę jest wspólne, ale jednak... Nie. Nie, bo jest umy, to jest do zdobycia go, nie? No, stary, przesadzasz, stary. Ej, co jest? Panowie, co jest? Nie, no, stary, on nas cały czas bije z miecza, zaczynamy. Powtórz, bez powtórz, powtórz, co byś powiedziałeś, zawarz. Stary, my tu w pokojowych sprawach. No mi pierwszy, widziałeś sytuację. Nie, dobra, ej, dobra. Ej, panowie, wy uciekajcie, bo to nie ma sensu. Chodź tu. Chodź, Felipeza mnie goni! Finalnie Assassinek wyrzucił jajo Felipezie, a ten przestał go gonić. Mimo tego, nasze drogi z Assassinkiem się rozeszły. Jakiś czas później, logując się na serwer, zauważyłem coś okropnego. O kurde. To są żarty. Przecież tyle godzin pracy w to musiało wejść, ile zbierania materiału wszystkiego i ktoś nam to tak po prostu zniszczył. Wydaje mi się, że to jest koniec dropa największego mystery boxa. Myślę, że to będzie za dużo pracy, żeby go odbudowywać na nowo. Jedyne co nam zostaje, ubić ludzi, którzy to zrobili, którzy tą krzywdę wyrządzili. Patrząc na to, ile osób na serwerze zaszło nam za skórę, postanowiliśmy wymyślić ogromnego trapa w ramach zemsty za wszystkie przewinienia w naszą stronę. Wielka budowla na wzór TNT wypełniona prawdziwym TNT, to był pomysł. Piasku to mam dużo. Piasek nie jest problem. Problem jest gunpowder, stary, w tym wszystkim, wiesz? Musimy wejść do środka i zbadać, jak to w środku wygląda. Woda na 8 kratek. Tutaj trapdory, wiadomo. Tutaj woda płynie po trapdorach, widzisz? Ty, faktycznie. I koty w rogach. Koty po rogach. Aby pozyskać tak ogromną ilość gunpowderu, postanowiliśmy rozbudować farmę Xertexa poprzez dobudowanie kilku pięter w górę. Jednakże przed pozyskiwaniem materiału, Felipeza, jako dobry sojusznik, podarował mi coś bardzo cennego. Kolego, mój drogi. Przyjacielu. Dziękuję, stary. Jesteś takim przyjacielem, jesteś tak kochanym przyjacielem. Trzymamy się od prawie pierwszego dnia. Połączył nas wspólny wróg. Chciałbym w tym momencie zwrócić, że potrzebujemy nakupować dużo stona, wręczyć ci prezent w postaci Kilofa 3-3, który pozwoli nakupać szybciej stona.
Jo! Oczywiście za drop, dobra. To co za farmason, nie wiesz? No nie, no w prezencie ci dałem. Killów 3-3. Wiem, że wiele osób ma go na serwerze, ale ja go osobiście nigdy nie miałem. Kozak, mega kozak. Super. Do rozbudowy farmy potrzebny były nam stone na kamienne cegły. O kurde, to pójdzie mega szybko, nie? Ej, bez kit, już mam stack, nie? Ja się kręcę, killów 3-3 jest genialny. Jest wszędzie? Jest, dobra, bierzemy to. Sporo drewna na trapdory. Dobra, drewienko, pyk, 4 staki, będzie git. Surowe ryby do oswajania kotów. Stary, myślę, że 55 mi starczy. Oraz właśnie kotów. Stary, znalazłem wioskę i słyszę kota. Widzę 3 koty. Bierz je. Mam jednego, chodź tu. Mam drugiego. O, dobra, mam mini kotała. Gdzieś tu widziałem jeszcze innego. Jest jeszcze jeden kot. Tak, o kolejnego, dobra. Ty dużo tu tych kotów. Teraz przepycham je, żebyśmy mogli wyjść bezpiecznie, zapraszam. Dobra, wszyscy siedzą elegancko. W trakcie będziemy rozmawiać jeszcze te koty, nie? No tak. Niestety nasz plan popsuł Xertex. Zostawiliśmy nasze koty na jedną noc przy farmie, a on bez żadnej gadki wszystkie nam je zabił. Na filmie tego nie było widać, ale sprowadzanie kotów zajęło nam około 2 godzin, a on nam zrobił takie coś. Od tej pory moje relacje z Xertexem znacznie się pogorszyły. Postanowiliśmy wybudować identyczną farmę, tylko że dużo większą, wydajniejszą i daleko poza borderem, więc do tego potrzebowaliśmy. Mieliśmy bardzo dużo odporności na border. Stary, mam 27 odporności na border. No i starczy nam? Tak. 8, teraz 2, 3. Sam sobie tam wejść, stary. Raz, 2, 3. No i perfekto, ja to wypełniam teraz. Zaczęliśmy od podstawy. Zrobiliśmy jedno piętro, potem pomieszczenie na dole do zbierania gunpowderu, następnie platformę na górze do awczenia, bardzo dużo pięter w górę, a na samym dole ciekawy mechanizm, który zbierał gunpowder do hopperów. Nigdy nie widziałem wydajniejszej farmy. Powczyłem tu 3 godziny. No widzę, że tutaj dużo skrzynek jest fajnie. Stary, zgadnij ile wypełnione jest. 3 skrzynki? Prawda. Od dołu. Dobra. O kurde, jak to wygląda. Jedną skrzynię gunpowderu, mamy drugą skrzynię gunpowderu, mamy trzecią, czwartą skrzynię gunpowderu. Mamy ja pierdzielę. I ponad pół szóstej. Stary, ja nie wiem czemu, pierdzielę. Ale ja miałem wrażenie, że jak ja wczułem, ta farma się rozkręciła. Farma działała. Następnie wzięliśmy się za zbieranie materiałów na budowę TNT. Potrzebowaliśmy czerwonej wełny. Skorzystaliśmy sobie tutaj z farmy wełny, Felipezy oraz Fursona, oraz również mojej od teraz. I już tutaj poklarowaliśmy owieczki, one teraz nam dają czerwoną wełnę, także let's go. Oraz bloków żelaza. Dobra, stary, znalazłem kolejne żelazo. Wydaje mi się, że będziemy powoli kończyć z tym, co? Już się kończy kilofik. A sporo nakopałem. Mieliśmy już wszystko, więc wzięliśmy się za budowanie. TNT było mniejsze od Mr. Boxa, świętej pamięci, więc budowanie zajęło jakoś tragicznie dużo czasu. Po skończeniu podłogi spojrzeliśmy na efekt naszej pracy. Było lepiej niż się spodziewałem. Stary, mega ładne TNT, podoba mi się. Mega sztos. Najpiękniejszy TNT, jaki widziałem, mówiłem ci, a ty się śmiałeś. Ja się nigdy w życiu ciebie nie śmiałem, chłopie. Nie, śmiałeś się, nie, stary, śmiałeś. Nigdy w życiu, nie. Nie zwlekaliśmy, tylko zabraliśmy się za budowę reszty. Trochę czasu zajęło dokończenie ścian, lecz finalnie zbliżaliśmy się ku końcowi. Ale masz Iron bloki? Wedaj Iron bloka. Wedaj jeszcze. Już? Tak. O, ostatnie bloki. To ja dwa po mojej, ty dwa po swojej, tak? Tak. Trzy. Cztery. No i klasa. Skończyliśmy. Całe TNT zrobione. Zacząłem budować korytarze we wnętrzu. Miały być kręte i ciasne, aby nikt nie miał drogi ucieczki. Zróbmy tak, weź powytaczaj szlaki teraz i razem zajmiemy się stary budowaniem tych tuneli i potem razem ozdobą tego. A potem wypełnimy to TNT. Plan był następujący. Wszyscy tutaj wchodzą, nasi wrogowie, idą sobie i nie widzą nic podejrzanego. Ten pokój jest idealnie w samym środku TNT. Ten pokój tutaj. Tutaj wszyscy będą siedzieć. W pewnym momencie się po prostu cyk i tutaj będzie obserwer, który aktywuje całe TNT. Jak Plumy to robił wnętrzności, to ja zbierałem obsydian tutaj. Pierwszą warstwę zrobimy obsydianem, żeby po prostu było pewność, że nie będą mieli jak uciec stąd. Wybudowaliśmy warstwę obsydianu. Zobaczcie, jak to wygląda. Największa klatka z obsydianu. Zajęło nam to bardzo dużo czasu. A na koniec całą resztę wypełniliśmy TNT. Stary, uważaj na creepery, co? Bo creeper jak wybuchnie, to on to aktywuje. 3 kratki wyżej od niego to nie powinien wybuchnąć, co nie? Pamiętaj, że on się może zrespić za to, był na TNT, nie? A oto efekt końcowy. Jak sobie tutaj gdziekolwiek rozwalicie, tu nie ma nigdzie miejsca żadnego. Wszędzie jest TNT. Wszędzie. Jak zniszczę ten jeden schodek, to wszystko wystrzeli z miejsca. Od tego schodka wszystko zależy. Żegnamy się z dropem wtedy, nie? Tak. Musieliśmy wymyśleć sposób, żeby móc stamtąd szybko uciec przed wybuchem TNT. Furson nam pomógł. Skonstruowaliśmy mechanizm polegający na perełce dryfującej na wodzie, która styka się z trapdorem po jego zamknięciu. W ten sposób Furson mógł w dowolnej
ostatniej chwili przeteleportować nas do siebie. I już na następny dzień zaprosiliśmy ludzi na pokaz naszej nowej bazy, która tak naprawdę była gigantyczną pułapką. Nie spodziewaliśmy się jednak, że aż tyle osób będzie chętnych do obejrzenia owej budowli. Poza naszymi wrogami przyszli również ludzie, z którymi mieliśmy dobre stosunki, ale nie mogliśmy zdradzić naszego planu o wielkim wybuchu. Uważaj, Plomi, bo on gryzie czasami mocniej. Właśnie widzę. Proszę, obok rakiety i serca, ale nie... Proszę. Musimy mieć wszyscy w tamtą stronę. Ja tam. Biegniemy, tam. Tak? Biegniemy. Nie mają elitry, dlatego proponuję pójść na pieszo. Idziemy. Spokojnie, idziemy. Ciężko zejść z Marcinem. Uwaga, widzimy już w oddali, widzimy budynek. Zatrzymamy się przed nim i opowiem wam kilka rzeczy, dobrze? Marcin, co ty tak lecisz? Brawo, Marcin. To jest trochę mniejszy Mystery Box, ale przeciwieństwo do Mystery Boxa, w środku mamy bazę. Są tutaj trzy osoby, które... Niszczyły mi ostatnio Mystery Boxa, Savars i Domski. Chciałem im podziękować serdecznie, ponieważ dzięki nim powstało TNT, które jest dużo ładniejsze i fajniejsze i groźniejsze. Kości niezgody zakupujemy, zaczynamy nowy etap. Zapraszam tutaj. Tutaj, nie wiem, czy cofnijcie się trochę, tutaj jest taka drabina. Wypraza, mogę zniszczyć jeden blok, żeby zobaczyć, czy jestem super bezpieczny? Ja mam pytanie, dlaczego akurat TNT? Mi się to nie podoba. Zaraz, no tutaj będzie opowiedzmy historię. Zapraszam, wszyscy na górę. Planowaliśmy to rozegrać powoli, na spokojnie, z długą przemową, jednak ktoś był zbyt ciekawski. Zresztą zobaczcie sami, co się wydarzyło. Nie spodziewałem się, że tyle osób tu będzie. Proszę, dajcie mi trochę bezpiecznej przestrzeni. Dobra. Co ci bezpieczna przestrzeń? Dobra, panowie. Pierdziele. O kurde! Co tu? O kurde! Kurson! O kurde! Mój komputer nie żyje! Nie wiem, co się dzieje. Nie. Miały być dymy! Aha! Wiedziałem! Mój komputer nie żyje! Mój komputer! Uciekłem! Uciekłem! Brawo, mogłem, kurde! Ja żyję, ale nie mogę stąd wyjść! Nie, padłem! Tak było blisko! Rozporządzam ogólnoserwerowy sojusz na Felipeze, nie? Ja bym zrobił, no. Zapraszam, możecie wejść sobie obejrzeć środek. W tej jednej ogromnej pułapce zginęło aż 10 osób naraz. Niestety nie mogłem nic zrobić na to, żeby niewinne osoby tam nie wchodziły. Na koniec filmu zostawiłem wam to, co najlepsze, czyli opening. Aż 10 dropów. Mamy 10 dropów w sumie. Wy po 3, ja 4. Kurson, może mieć 11. Może. Albo mogę mieć 12. Panowie, 3, te. Aaaa, emblemat siły. Tragedia. Się zakręcić, złapać i teraz pff. O. Ej. Zakręcony totalnie. 3, 4. Uwaga, 3, 2, 3. Haha, co tam? Plemienno zbroje, czy coś postaraj się, no. Co to było? Nie, elytra zwykła. I odporność. Ostatni i powiem tak, beka z was. Ela, 3, 4, 3. Co masz? Jakieś spodnie nowe. O kurde, co jest? Co to jest? Spodnie śmierci. Bijcie mnie z łapki. Ty, ale to musisz kurwa OP. To jest mega OP, stary. Co jest? Załóż, no. Dawaj, kasujemy. Robię tak i teraz robię tak. Co to było?